Dzień dobry wieczór, Polsko! Postanowiłem, że w ramach wyznań od czasu do czasu będę poruszał takie tematy, abyście mogli wziąć aktywny, czynny udział w dyskusji pod moimi filmami, ponieważ chciałbym poznać wasze zdanie na temat różnych kwestii. Wy wiecie sporo o mnie, ja o was mniej, a że szanuję moich widzów, szanuję członków tej armii, chciałbym trochę się do was zbliżyć. Myślę, że taka relacja, taka aktywność i wymiana zdań pomiędzy nami na pewno wyjdzie z pożytkiem dla mnie, jak i dla was. Okej, temat dzisiejszego wyznania. Pay-per-view. Temat, który ostatnio wzbudził sporo kontrowersji dzięki naszej telewizji i nie obyło się bez gradobicia krytyki. Chciałbym podzielić się z wami moim zdaniem na ten temat, moją opinią oraz poznać waszą. Może na początek, co to w ogóle jest pay-per-view i z czym to się powinno jeść? Dla tych, którzy nie wiedzą, mówiąc dosłownie, jest to transmisja telewizyjna, za którą musimy zapłacić, aby obejrzeć. Najczęściej obejmuje ona wydarzenia, duże wydarzenia sportowe i została ta usługa spopularyzowana w Stanach Zjednoczonych i nie wiedzieć jak przebyła ona ocean i dotarła do nas, do biednych Polaczków. Niestety. Do niedawna musieliśmy płacić za transmisję z gal bokserskich z udziałem naszego pięściarza Tomka Adamka. Tym on właśnie coś tam zrzucił. Mam nadzieję, że było słychać. Tak więc widzicie, w jakich ja pracuję warunkach domowych. Na czym ja to skończyłem? Aha, do niedawna musieliśmy płacić za oglądanie walk Tomka Adamka, ale od niedawna również za mecze naszej piłkarskiej reprezentacji oraz za galę MMA KSW. Nie ukrywam, że jestem wielkim miłośnikiem MMA, również polskiego, i wspomniana gala była pierwszą, której nie oglądałem na żywo. I pomijam tu fakt, że nie posiadam telewizji cyfrowej, czyli tej platformy cyfrowej, w której usługa pay-per-view jest dostępna. Jestem szarym, zwykłym użytkownikiem naszej poczciwej, analogowej kablówki. Ale tak czy siak, i tak bym nie zapłacił za obejrzenie tej gali, bo mnie na to nie stać. Włodarz i współwłaściciel KSW w jednym z wywiadów powiedział, że 30 zł to nie jest wcale dużo i stać na to każdego. Jasne, ale jeśli zsumujemy w tym miesiącu walkę Adamka, dwa mecze naszej reprezentacji oraz wspomnianą galę KSW, to 30 zł zamienia się w 120. Więc jak na moją kieszeń, to jest dużo. Nie wiem, ten kraj staje się dziwny. Przez rząd już się stał aspołeczny, teraz aspołeczny staje się przez telewizję, którą swoją drogą i tak mało oglądam, bo wolę ten czas spożytkować na posłuchanie sobie jakiegoś dobrego audiobooka. Ale jeśli już płacę to 70 zł co miesiąc za moją kablówkę, to w ramach tego chciałbym obejrzeć sobie raz w miesiącu jakieś wydarzenie sportowe, na przykład mecz naszej reprezentacji, co nie? A jeśli jesteśmy już przy naszej reprezentacji, to widziałem skróty ostatniego meczu z Mołdawią. I naprawdę nie dałbym złamanego grosza za takie widowisko. Mało tego, nawet jeśli ktoś by mi dopłacił, to nie jestem przekonany, żebym wytrzymał do końca. Smutne to jest, że młodzież, której pasją jest na przykład piłka nożna, zmuszona jest do sięgania po kieszonkowe i oszczędności, aby obejrzeć swoich idoli. Mam taki pomysł. Może to całe pay-per-view przeniesiemy do telewizji Trwam. Tam na pewno znajdzie się wielkie grono fanatycznych emerytów, którzy z miłą chęcią zapłacą za transmisję na żywo z Lichenia lub Częstochowy. Aj? Co wy na to? Dobra, podzieliłem się z wami moimi spostrzeżeniami na temat pay-per-view. Teraz czekam na wasze opinie. Komentujcie pod tym filmem, komentujcie na moim Facebooku. Ci, którzy jeszcze nie polubili mojej strony, mają linka tu na dole. I póki co wyznania oraz wyzwania MC Sobieskiego są za darmo i nie są ograniczane żadnymi usługami pay-per-view. Tak więc korzystajcie i do zobaczenia next time.